The Voice Kids jest dla uzdolnionych muzycznie nastolatków trampoliną do świata artystów. Nie wszyscy z uczestników mogą skupić się na walce o sławę. Jedna z artystek drugiej edycji show na co dzień zmaga się z poważną chorobą. Widzów The Voice Kids elektryzuje druga edycja show. Młodzi i uzdolnieni mają o co walczyć, czego przykładem jest znakomita kariera zwycięzczyni pierwszej edycji TVK Roxany Węgiel. Nastolatka po zwycięstwie w show zgarnęła triumf w juniorskiej wersji Eurowizji, a na koniec roku uświetniła sylwestrowy koncert w Zakopanem. Smutna historia uczestniczki The Voice Kids. Nastolatka poważnie chora. Inna jest historia Ani Dąbrowskiej. Rówieśnica Roxany rokuje dobrze, czego dowodem jest znakomita adaptacja hitu Hurt Christiny Aguilery z ostatniego odcinka. Poza gratulacjami i słowami uznania opinia publiczna żyje jednak innym aspektem jej historii. Media donoszą, że Ania choruje na mukowiscydozę. Jak czytamy w serwisie Poradnik Zdrowie. PL to choroba genetyczna, której przyczyny to wrodzony defekt jednego z genów chromosomu. Wedle szacunków takie zaburzenie genów dotyczy co 25 osoby. Choroba przekłada się na pracę narządów z gruczołami śluzowymi. Jej objawy to m.in. duszności, bezpłodność, zapalenia oskrzeli, nadmierny śluz. Nie ma potwierdzonego i skutecznego sposobu leczenia mukowiscydozy, stąd przeciwdziałanie sprowadza się do przedłużania życia i zdrowia. Choroba zabiera jej czas. Dziewczynka ujęła widzów swoich występem. Nawiązała do swoich marzeń, nadmieniając, że nie ma na nie zbyt wiele czasu. Największym moim marzeniem jest wydanie pierwszej płyty. Póki jestem w stanie i jest na to czas. Muszę szybko spełniać swoje marzenia, bo nie mam za dużo czasu, powiedziała w programie Ania Dąbrowska. Jurorzy po ostatnim występie nastolatki bez ogródek przyznali, że jej występ spokojnie nadawałby się na program The Voice of Poland, a więc seniorski odpowiednik muzycznego show. Przed dziewczynką jedna z największych szans na zrobienie kariery. Wsparciem posłuży jej Cleo, która będzie oficjalną trenerką i mentorką Ani.